Na żywo. Ej, nawet dźwięk jest. O, jest. Wrzucę na... Tutaj widzieliście to ogłoszenie? Takie auto do 300 zł. Jak włączyć mikrofon? Wyłączyć mikrofon na chwilę. Pomoje dobyć? Kurwa, a robiłeś kiedyś tak, że wstawiłeś kamerę? Robiłem, ale no, jak to teraz się dzieje, że w sensie... Bo ja całe kamerę. Aha, dobra, no wiem.
Czekaj, mamy już. Widzu. Siedmiu. O kurde. No, pozdrawiamy widzu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możliwe, że najlepiej mogą komentować. Witam was wszystkich. Programowanie prototypowym. Prototypowym, jak się to mówi. Raspberry Pi, ale do tego przyjdziemy zaraz. Czym jest programowanie prototypowe? Mówi się na to, że to jest prototypowe, bo przeważnie to nie wygląda jak jakiś gotowy produkt. Tak? To wygląda właśnie tak, jak coś robione nie w pale, tylko tak na teraz, żeby przygotować jakąś koncepcję. Dlatego to się mówi prototypowe. Nikt nie mówi, że taki układ nie ma prawa bytu jako gotowy produkt. Tylko jako gotowy produkt, to prawdopodobnie ten, co stworzył ten układ tutaj, to nie zaprojektował płytkę całą drukowaną i tego typu rzeczy, żeby po prostu było trwalsze, łatwiej to zrobić. Jest to prototypowe, po prostu za pomocą tego typu urządzeń się bada pewne koncepcje. To jest po prostu łatwiejsze. I tutaj zaczynając przepiąć przewody. Tak. Widać? Po prostu łatwiej jest inżynierowi, powiedzmy, przepiąć te przewody tutaj, które są na tym zdjęciu, niż miałby na nową płytkę robić. Dlatego to się nazywa prototypowe. Ale no tak, dla naszych zastosowań koła wielków też jest to przydatne, bo my, jak niektóre rzeczy robimy, to przewody robimy to na raz. Też po to, żeby później modyfikować, żeby to ulepszyć. Mamy teraz takie trzy podstawowe typy jakby mikrokontrolery programowania. Ktoś kojarzy, co to jest na zdjęciu? Atmegas. Ale gdzie jest używana dokładnie ta Atmegas? Arduino. Dokładnie, w Arduino. I to jest jeden z plusów Arduino. Najniższym poziomem takiego programowania są bramki logiczne. Co prawda też się za dużo nie programuje, ale bramki logiczne trzeba policzyć. Na zdjęciu to jest, jak ja kiedyś, jak jeszcze byłem na pierwszym roku, robiłem na Politechnice jakieś tam właśnie prototypowe układy z bramek logicznych. No, są niby banalnie proste, bo to jest języki, zaraz się porównuje wartości logiczne, ale są bardzo trudne, jak trzeba coś skomplikowanego zrobić. Jakieś pamięci, rejestry, multipleksowanie, negacje i tego typu. Trzeba wszystko policzyć i wtedy, że tak powiem, zrobić. Jest to bardzo dużą, no podstawowe funkcje tylko tutaj możemy wykonać. Nie wykonamy jakiegoś bardzo skomplikowanego powliczania z liczbą zmienno-przeciwkową. Nie przetworzymy tutaj na pewno obrazu w ten sposób, bo żebyśmy mieli taki wielki karton tych bramek logicznych. No i do takich prostych rzeczy typu, czy drzwi są zamknięte, coś, żeby się ta lampkę, to jest sam raz, to jest pytanie i proste, ale do trudniejszych rzeczy, no może być uciążliwe, a do trudniejszych rzeczy mamy mikrokontrolery. To jest Arduino, bardzo popularne, nie wiem, pewnie też słyszał, że Arduino z was. Bardzo popularna płytka, widać, ma mnóstwo już wyprowadzonych wejść i wyjść, to są tak zwane porty GPIO, czyli wejścia ogólnego przeznaczenia, które można programować, że na przykład tutaj będzie, to jest akurat w ziemieniu, tu będzie wejście, tutaj będzie wyjście, tutaj będzie dioda podłączona i tego typu rzeczy. Mikrokontrolery mają taki plus, że one się podłączy się do prądu i one już działają, one już wykonują ten swój program. Praktycznie nie potrzebują czasu na rozruch. Wykonują bardziej skomplikowane już, że tak powiem, operacje. No niestety wciąż mają za mało pamięci, na przykład, żeby przetworzyć obraz. Żeby na przykład mikrokontrolerem zapisać zdjęcie JPEG, no to już by trzeba kilka mikrokontrolerów razem łączyć. Bardzo skomplikowane by to było. Ale ma swój plus, że po prostu jest i tańsze, i właśnie do takich pojedynczych, poszczególnych zadań bardzo fajna sprawa. No i tutaj też mamy już plus. Bramki logiczne same nie potrafiły odczytywać czynników cyfrowych. Nie wiem, czy będą odległościomierze jakieś, barometry,
tego typu rzeczy. Mikrokontroler odczyta, ale gram polityczne już nie. No i mamy to, co nas interesuje. Są małe komputery, ale też popularne jest, znaczy niepopularne, jest Intel, która jest też koła wyników, jest Beagle Bone, jest Banana Pi, taka Raspberry Pi. No tu mamy na pewno plus taki, że mamy wielowątkowość. Na Raspberry Pi mamy pełnoprawny system operacyjny, na Raspberry akurat Linux, na Intel Idaho mamy Windowsa. No, możemy odpalić 20 różnych programów, które robią 20 różne rzeczy. Mamy większą moc obliczeniową. Taka mega ma kilkanaście megaherców procesor. Tutaj mamy 700 megaherców. Mamy większą pamięć. A mega ma to chyba kilku megabajtów RAMu. Tutaj mamy 512 megabajtów RAMu. Obsługa USB, wideo, LAN. Mamy port HDMI, tutaj pokazane, mamy już gotowe wyjście RJ45, żeby podłączyć to do internetu, żeby się komunikować z tym przez internet. Bardzo dużo rzeczy ułatwia. Według mnie moja ulubiona rzecz to zabawy. Jest oczywiście droższe. Na początku pokazywałem slajd pojedynczego chipa, to jest Atmega, na którym jest stworzone Arduino. Ten chip kosztuje 5 zł, może nie. No tu niestety 150 zł jest, tak? To już jest zmiana kosztów, są większe wymiary, bo musi być wszystko jeszcze tam, musi być RAM, muszą być różne kontrolery do obsługi. Jest większy rozmiar, jest droższe, ale daje większe możliwości. Dalej. Więcej o tym Raspberry Pi. Mamy dane techniczne, jak już mówiłem, 700 MHz procesorów ARM11 SD, wkładamy urządzenie, tak o, po prostu w środku niczego, wszystko jest na karcie SD. 8 GPIO, GPIO to są te porty, które służą do włączania właśnie różnych czynników, przycisków, CPU, co by się chciało. UART, czyli popularny port RS232, żeby na przykład podłączyć GPS-a, starą kasę fiskalną, coś się chce, dużo rzeczy, komunikuje się protokołem właśnie UART. Szyna I2C, też bardzo popularne, prostsze czujniki często wykorzystują właśnie komunikację I2C. Szyna SPI, to mniej spotykane. Dwa źródła napięcia 3,3 V i 5 V. Nie należy brać tych źródeł napięcia poważnie, bo to są tak do 50 mA. Żeby zasilić diodę, tego typu rzeczy. Na pewno silnika z tego nie odpala i zostanie wybrany. Dodatkowym plusem jest wyjście HDMI, bo co zaraz się przekonamy, będziemy mogli podłączyć sobie do projektora Raspberry Pi i zobaczymy, co się dzieje. Wyjście ECA, czyli jakieś starsze telewizory, można ekrany po prostu, często można dostać ekran LCD po prostu z wejściem ECA i podłączyć Raspberry Pi, mały się ekran. Tak jak mówimy, ten USB. No to jest nieocenione. Można klawiaturę podłączyć, myszkę, jak i chociażby jakiś czujnik bardziej skomplikowany, na przykład będziemy mieli skaner laserowy 360 stopni, czy odbiornik, kamerę USB można podłączyć. USB jest piękny. Oraz LAN. No to wiadomo, można po prostu tak pyk, mamy podłączone urządzenie do sieci, możemy z tym sterować na odległość. Bardzo dużo rzeczy to upraszcza, bo no, na przykład do Arduino, żeby podłączyć internet, trzeba specjalną przystawkę zrobioną do tego, żeby działało w internecie, przyczepić, a i tak nie ma to takiej wydajności jak Raspberry. Kolejnym takim fajną rzeczą jest wstępowy kodek MP4. To się przydaje, jak na przykład chce się zrobić z Raspberry Pi Smart TV do domu. To jest fajne to, że mimo, że ma 700 MHz, to film Full HD 11 MHz na sekundę, tutaj odtworzy tak. Ma i sprzętowy kodek i chyba dekoder i chyba kodek też. Tutaj mamy wszystkie wyjścia GPIO. To jest dokładnie ta część. To mamy wszystkie rozpisane. Jak widzimy, nam pokazuje, tu mamy 3 volta zasilanie, tu mamy ziemienie, tu mamy GPIO, tu mamy TXDR, gdzie mamy te łącze UART,
ogólnie jak się coś robi, warto mieć jakiś rysunek z tym i sobie można popinać, co się chce. Takie kolejności są, to jest ten, no, oczywiście cały gotowy szyny z wyjściem na płytki protokołowe i tak dalej. Mam dodatkowe zasilanie, dodatkowe uziemienie. Tak mniej więcej to wygląda. Do tego jeszcze wrócimy. Jak się instaluje system Belgium? To jest, że tak powiem, rzecz, o której się trzeba zacząć. Po pierwsze, można kupić oczywiście taką gotową kartę SD. To oczywiście są przedstawione dwie strony. Raspberry Pi Orbit Download. To jest oficjalna strona, na której są najpopularniejsze dystrybucje systemu na Raspberry Pi. I Win32 Skimander. To jest specjalny program, który pozwala te wszystkie obrazy systemu grać na kartę SD. Zrobimy to szybko. No właśnie. Mamy taki oto bardzo prosty programik. Wybieramy sobie plik obrazu. Ja mam raz Jana, taki wybieramy urządzenie, upewnię się jeszcze, żeby sobie tak jest. Dysk F to jest i zapisz. Oczywiście. I nam to będzie się tutaj wgrywać powoli. To jest praktycznie banalne. Następnie tą kartę oczywiście wkładamy do urządzenia. Następnie jak już mamy zainstalowany system Raspberry Pi, zobaczmy jak go połączyć. Są dwa sposoby. Myszka, klawiatura, ekran, to wiadomo. Ale na przykład ja moje Raspberry Pi mam teraz w domu podłączone pod telewizorem i no, praktycznie połączyłem je raz i nie powiązałem do niego żadnej klawiatury myszka. Wszystko robię przez SSH. SSH to jest szyfrowany protokół Secure Shell, czyli zabezpieczona powłoka. To służy głównie w Linuxie po to, żeby zdanie się, no, to jest jak pulpit zdany dla Linuxa, tylko dla tych napisów, powiedzmy to. Robi się tak. Polecam na Windowsa program PAPI. Tak wygląda ten program. Wpisujemy nazwę hosta, ja wpiszę tutaj mój adres internetowy. Normalnie na przykład się w tym polu wpisuje adres Raspberry Pi. Jeżeli na przykład podłączymy do swojego domowego routera, to tam będziemy znali adres tego Raspberry Pi. O, właśnie się gdzie grał system. Możesz na przykład wejść na router i zobaczyć, jaki Raspberry Pi dostało. Możesz użyć programu IP Scanner, który skanuje wszystkie adresy IP i sobie sprawdzić, że tam Raspberry Pi jest. Pobierze, od razu pobierze adres na TCP. Nie. Raspberry Pi, jak pierwszy raz, jak podłączysz do sieci, włożysz tą kartę, włączysz, podłączysz do sieci, on będzie szukał, żeby pobrać adres z DHCP. Aczkolwiek, widziałem kiedyś dystrybucję, która miała swój instalator na kartę SD, w której można było już wcześniej zdefiniować, jaki adres IP. To bardzo upraszczało. I otwieram sobie takie okno, PAPI. Wpisujemy login i hasło. Login i hasło różnią się dla każdej dystrybucji. To najlepiej w opisie dystrybucji sobie przeczytać. To jest właśnie, to jest akurat u mnie, więc mam swój login i hasło, ale mniej więcej tak to wygląda. I są te magiczne białe teksty na czarnym tle. I to jest według mnie najlepszy sposób podłączenia do Raspberry Pi. Bo jak to ma, to w to urządzenie, do tego urządzenia podepniemy 20 przewodów, jakiś stary kabel sieciowy, coś jeszcze, i to jest tak
porusza się, to powinna się temperaturę, no to może nam wszystko rozwalić. A tutaj po prostu zdalnie może się SSH podłączyć i działać bez dotykania urządzenia. SSH nie tylko służy do przesyłania, do wysyłania komend, ale też można przez ten pliki przesyłać. To już się robi innym programem WinSCP, a to później pokażę jeszcze. Dobra, jak już jesteśmy, mamy tego Linuxa, to przejdźmy do Linuxa. Linux uważa w tych dwóch panów, Richard Stallman, taki spis trochę, i Linux Torvalds. Richard Stallman w latach 70. stwierdził, że całe oprogramowanie powinno być darmowe, wolne i dla wszystkich. Powinniśmy się tym dzielić. No i napisał tam parę programów fajnych, zapoczątkował swoją fundację wolnego oprogramowania. I w latach 90., w 90 roku, no w 91, że tak powiem, wyszło jądro Linuxa, tak, to jest pana Linuxa Torvaldsa. Linux Torvalds skończył Uniwersytet w Helsinkach jako informatyk, programista. Kupił sobie superkomputer, ale stwierdził, po co mam kupować system operacyjny, jak jestem superprogramistą, sam sobie napisał system operacyjny. I napisał jądro Linuxa, opierając się o filozofię, można tak powiedzieć, opierając się o filozofię pana Stallmana. I udostępniał to za darmo w internecie, to swoje jądro, w sposób taki, że hej, jak też możesz pomóc, ale nie możesz brać za to, co zrobisz, pieniędzy. Oczywiście wyszły płatne też z dystrybucji Linuxa, ale to są bardzo rozwane. To było takie robione, ten Linux z duchu takiego wolnego programowania. Więc tak, normalnie to się, chodzi mój komputer i masz wszystkie dyski A, B, C, D. W Linuxie jest inaczej. W Linuxie cały system zaczyna się od ukośnika, czyli od pierwszego, od samego korzenia całego systemu. W pierwszym ukośniku mamy kilka podstawowych folderów, na przykład Home. W katalogu Home znajdują się foldery użytkowników. W katalogu Dev od Devices znajdują się wszystkie urządzenia, czyli jak na przykład chce się podpiąć pendrive'a, to trzeba najpierw go zamontować z folderem D. W folderze etc znajdują się wszystkie pliki konfiguracyjne. Tych folderów jest jeszcze kilka. I właśnie w Linuxie nie ma czegoś takiego, że jest dysk A, B, C i D. Jest główny dysk i resztę dysków można gdzieś zamontować. Na przykład jest jeszcze folder MMT, czyli mount. I tam przeważnie się montuje, czyli zakłada, że w tym folderze będzie ten dysk, dodatkowy pendrive, czyli kolejny dysk twardy. Ale można także zamontować inny dysk twardy tutaj, w tym folderze. I wszystkie dane użytkowników będą przechowywane na innym dysku twardy. To jest ważne zapamiętanie, że to jest zupełnie inna filozofia plików, katalogów. Zupełnie inny drzewko katalogów niż w Windowsie. Następnie tak. Oczywiście Linux ma środowiska graficzne, można klikać dalej, jak się chce coś zainstalować. Nie trzeba otwierać w ogóle tej konsoli. Są normalne przeglądarki internetowe i tak dalej. No ale to jest niepotrzebne. Przecież mamy szlak, czyli powłokę. Ja będę teraz opisywał takie kilka podstawowych pojęć związanych właśnie z użytkowaniem Linuxa. Ale czyli powłoka, czyli to, co widzieliśmy. Czarny ekran. To jest, można powiedzieć, że to jest ta powłoka. Następnie jest root. Czyli mamy tutaj, to jest administrator. Root w każdym systemie Linuxowym jest jeden użytkownik, który jest root. On ma swój katalog poza folderem home. On ma swój katalog w głównym katalogu i to jest praktycznie, on może wszystko. Można przypisywać innych użytkowników, można dawać im prawa rota, ale root jest zawsze tylko jeden i on może wszystko i zawsze musi być. Może nie być użytkowników, może być root. A co jeżeli zwykły użytkownik musi zrobić coś, co wymaga praw roota? Można mu dać sudo. Sudo to jest za pozwoleniem administratora, czyli za wpisaniem hasła, które uprawnia do uprawnień, można nadać użytkownikowi na daną sesję powłoki prawa administratora. Czyli na przykład jak chcemy zainstalować aplikację, to musimy mieć prawa administratora, czyli komendę, którą będziemy wykonywać, wpisujemy, uprzedamy sudo. Komendę sudo. Jak mamy kod programu naszego, który będziemy wykonywać, to
potrzebujemy edytor tekstu. Standardowo na wszystkich Linuxach jest instalowany Nano. Warto zapamiętać, że jak się otworzy plik Nano, żeby zapisać, wciskamy Ctrl-O, a żeby wyjść, wciskamy Ctrl-X, bo później dochodzimy do momentu, że napisałem coś, ale jak z tego wyjść. Nano i Ctrl-O, zapisuję Ctrl-X, wychodzimy. Ctrl-C, jak wykonujemy jakąś czynność, C od Cancel, przerywa nam czynność. W większości przypadków działa. Niekiedy trzeba pokombinować inaczej, ale to można wygooglać. Up-D. Na wszystkich Linuxach opartych o dystrybucję Linuxa Debian używa się, tak powiem, programu Aptitude, czyli Up-D, do instalowania programów. Czyli na przykład potrzebujemy nagle, nie mamy Pythona w naszym Linuxie, a potrzebujemy Pythona. Wpisujemy apt-get install Python. Pobiera nam się i instaluje Python. Nie musimy ściągać nic ze strony, wszystko jest gotowe. Bardzo, bardzo fajny program. I aktualizuje także wszystkie programy. Gwiazdeczka. Jeżeli na przykład chcemy otworzyć wszystkie pliki w danym folderze, wpisujemy gwiazdeczkę. Wszystkie pliki tekstowe. Gwiazdeczka, kropka, tekstowe. Gwiazdeczka, czyli wszystkie możliwe kombinacje znaków do wszystkich możliwych znaków. Dobra, zróbmy może, czy widzicie, co ja tu piszę? Nie bardzo. Na przykład... dobra, przejdę jeszcze raz i wszystkie komendy wam pokażę. LS, wyświetla nam listę wszystkich plików w danym katalogu. CD, ten dyrektor. Przechodzi nam do innego katalogu, tak samo jak w linijkom Windowsa zresztą. CP, copy, copy. Tu widzicie, może to takie właśnie tutaj wzory, jak szukać w przyszłości na niektórych komend sobie zobaczyć. MV przenieść. MV także się używa do zmiany nazwy pliku. Przenoszę ich z tego samego miejsca, ale o innej nazwie. RM, remove, usunie. MKD, czyli main directory, push folder. Oraz R, czyli wykorzystuje rekursywnie. To jest opcja na przykład do LS. LS minus R wypisze nam wszystkie pliki w danym folderze we wszystkich podfolderach. Wpisujemy RM minus R, skasuje nam wszystkie pliki w danym folderze i podfolderach. To jest też warto zapamiętać, że minus R daje takie atrybuty. No i dobra, wpisujemy CD i ja mam tutaj w moim Linuxie folder skrypty. Wpisujemy kropka slash. Kropka slash, nie wiem jak to powiększyć. Poczekajcie. Mamy na przykład 24. O. Dobra, jesteśmy nie na serwerze, ale na Raspberry będzie tak samo, jeśli połączymy to przez to SSH. I na przykład chcemy przejść do folderu skrypty. Wpisujemy cd i change directory. Kropka slash. Kropka slash oznacza, że zaczynamy przechodzić z tego katalogu gdzieś wyżej. Bo i wpisujemy sk. I w Linuxie normalnie bym musiał napisać do końca skrypty, nie? To jest taki tip. Ale jak się wciśnie tabulator, to on sam sobie uzupełni. Bo normalnie w pliku skrypty jest tylko jeden i po prostu sam uzupełni, żeby nie trzeba było wszystkiego pisać. Dobra, jesteśmy w tym folderze skrypty, ale nie wiem co tam jest, więc wpisujemy ls, czyli lista plików. Mamy jakiś tutaj program w Pythonie, foldery, daje
No dobra, to może wyedytujemy sobie, ale sprawdźmy, co jest jeszcze w tych podfolderach. Więc piszemy ls minus r, tak? Minus r nam sprawi, że program ls świeci nam także zawartości tych wszystkich folderów. A, poczekaj. O, czemu nie wyświetla? Dobra, widocznie w ls tego nie działa. To nie działa jeszcze. Dobra. Wracamy. Chcielibyśmy zedytować na przykład plik ls.py.pl, czyli Python. Nano, czyli edytor tekstu. Wpisujemy /, bo jesteśmy w tym, bo chcemy, bo jest w tym folderze, w którym jesteśmy. B, tab, byłem .py. No i mamy tutaj jakiś tam kodik. Chcemy zmienić na przykład insert. O, cześć. Na przykład o, int ab. Zrobiliśmy zmianę. Ctrl O. Zapisuję. Fajnej. Right, enter, zapisano i Ctrl X. To jest bardzo prosty edytor tekstu, ale można też zauważyć, że nie wiem, czy pisa programowaliście kiedyś. W dobrym edytorze takim tekst do programowania zawsze podświetlane są niektóre rzeczy. Tutaj podświetla ten akurat na bardzo prosty, ale już podświetla niektóre dodatkowe napisy, nie? No niestety nie zna kodu Pythona, więc nie podświetla nam zmiennych Pythona i różnych komend. Dobra, wychodzimy. Co tam jeszcze mieliśmy za ciekawe komendy? O, make dir. No to zrobimy na folder. Make dir. Wyklar. Teraz piszemy ls. Mamy folder. Wyklar. To przejdźmy do folderu wykład. CD. Wykład. Zróbmy nowy plik tekstowy edytorem nano w folderze wykład. Nano 6.txt. Jako, że w tym folderze wykład nie ma pliku 6.txt, to wpisując w ten sposób, normalnie nano by nam otworzyło plik 6.txt, ale jako, że go nie ma, to go utworzy. No i piszemy siemano. Zapisujemy. Wychodzimy. Ls. Mamy plik 6.txt. Dobra. Jesteśmy już tak głęboko w tym folderze skrypty. A co jeśli chcemy przejść niżej? Normalnie musielibyśmy pisać CD, czyli Change Directory, co do początku. Ale jak zrobimy tak. To oznacza użycie katalogu, w którym jesteśmy. Jak dodamy jedną kropkę, przechodzimy katalog niżej. I przechodzimy jeszcze katalog niżej. To też działa w Windowsie, nie? Jak chcemy tak przechodzić po katalogach. O, mówiłem o jakie jest drzewko katalogu w Linuxie. Dokładnie w tym Ubuntu wygląda tak. No, kiedyś to widać, to nie jest. Mamy katalog Home, mamy katalog Dev, mamy NLD, gdzie jest wszystko zamontowane, to jest jeszcze katalog dodatkowo Media, mamy root, czyli katalog administratora. NV, NKDIR. O, na przykład jeszcze app-get. Dobra, załóżmy, że wyszła nowsza wersja nano, nie? Która na przykład podświetla nam kod Pythona, żebyśmy się lepiej orientowali, albo podpowiedzi na Pythona. Chcielibyśmy zaktualizować nano. Możemy to zrobić poleceniem apt-get, o którym wcześniej mówiłem. Ale żeby użyć apt-get, potrzebujemy prawa administratora, ale jest tu myśkiem, jak widać, a nie administratorem. Więc musimy zrobić. Dobra, zróbmy najpierw uaktualnienie programów.
Permission deny, permission deny, are you locked? Jestem administratorem. No nie jestem. Więc, żeby to zrobić, sugeruję mi samo, że muszę być administratorem, więc wpisujemy. Sudo, jak już konkretnej komendy, daje nam prawa administratora. Wpisujemy sudo, pytamy się o hasło. Pisałem, ale nie widać. To jest jedna z opcji, nie wiem, bezpieczeństwa, ale tak jest. Po prostu nie wyświetlałem się żadnej gwiazdeczki, nic, ile liter wpisałem. Po prostu tak jest. Ale hasło zostało wpisane. Wciskam Enter, pobiera sobie listy plików. Ten aplikację, którego zainstalowałem na numer i tak samo aktualizować wszystkie pliki. Jeżeli zapomnieliście, jakie komendy zrobiłem za mapy takich stron z programami, bo w Windowsie jest jakiś projekt. Ludzie też pomyślą o serwerach, które zawierają wszystkie aplikacje. Aplikacje, po prostu wpisuję jakąś aplikację, w sam szczęście i tak dalej. Link do tego, żeby wszystkie aplikacje aktualizować. Ale chcę zainstalować, ale nie pamiętam, jakie są na instalowanie. Zawsze w każdej aplikacji to jest taki standard, jak piszemy warunek minus minus help. I Enter, to nam wyświetli jakby pomoc, całą taką instrukcję do tego programu. Na przykład, o, to jest minus H, this help. No, mogliśmy też H pisać, ale zawsze dwa razy minus i napisać help. Na przykład, piszemy app minus get source, nazwę programu, download source archives, czyli same źródła. Każdy program ma tego typu help. Jeżeli się gdzieś zgubicie w jakimś programie, nie będziecie mogli, czy Google nie będzie miał gotowego skryptu, jaki szukacie, zawsze można otworzyć helpa i się czegoś nowego dowiedzieć. Dobra. Wiemy już mniej więcej, jak się poruszać po tym minucie, nie? Przejdźmy teraz do Pythona. Python jest interpretowanym językiem programowania. O co chodzi? Mieliście tam już programowanie na informatyce, nie? Tam jak dobra. Jak pisaliście program, to ostatnim krokiem było kompiluj, nie? Kompiluj stworzyło wam Excel z tym programem. Dokładnie. Python jest interpretowalny, czyli nie robi się pliku Excel. Pisze się skrypt, który interpreter, jak to się mówi, czyli program, który zawiera całego Pythona, wykonuje. Pisze się to Python. Plusem Pythona jest duża ilość bibliotek. To jest różnica, ale oczywiście programy Pythona też można skompilować do Excel, ale tego się nie robi. Plusem Pythona jest duża ilość bibliotek oraz to, że działa na wielu urządzeniach i systemach operacyjnych. Napiszę kod na Windowsie, przekopiuję go na Linuxa, odpalę, działa. Przekopiuję go na Raspberry Pi, działa. Przekopiuję go na Maca, działa. Witaj, pierwszy program. Więc tak, poznajmy trochę Pythona. X równa się 2. To jest tworzenie zmiennej 2. Tak się tworzy, deklaruje zmienną. Nie wiem, czy nie, jak bardzo wiecie programowanie, jak bardzo znacie programowanie, nie? Ale co się stanie, jak wpiszemy X równa się X plus 1? Powiększymy zmienną o 1. Takie podstawy. Typ X. To nam myślę. A może tak. Zróbmy prezentację. Mamy Pythona też oczywiście małe. O proszę. X równa się 2. Mamy zadeklarowaną zmienną 2.
ale wyświetlimy tą zmienną. Print x. Mówię nam, że x to jest 2. Piszmy x równa się x plus 1. To wyjdzie, jak ciśniemy, jak piszemy print x. Mam wyświetlić? 3. Nie, tylko raz to sobie wyświetlić. Nie było pędzi. Jak piszesz, to jest to samo, tak? Jak to piszesz? Nie, print. Tak. I teraz chcieliśmy, wiecie, to są typy zmienne. Czym jest teraz x? To jest liczba, tak? Czyli komputer zbuduje to jako liczbę. A na przykład chcecie, pozyskujecie dane z arkusza kalkulatora do pliku tekstowego, pozyskujecie trójeczkę, nie? To jak z pliku tekstowego Python widzi tą trójeczkę? Jako wyraz 3. Znak 3 jako litera, a nie jako wartość 3. I tutaj możemy sprawdzić. Int x. I to nam podpowie, jakiego typu jest zmienna x. Type integer int. Czyli to jest liczba stała. Limit to jest chyba tam ileś tam milionów. Ale na przykład zejdźmy dalej. STR, co to jest STR? String. String, czyli to jest napis. Jakbyśmy pobrali z pliku tekstowego tą krócie, to byłby to string, czyli napis. Jak piszemy x równa się STR x, to nam zamieni w wartości liczbowej. X równa się STR x i widzicie? Zmieniło nam wartości liczbowej na wartość string. Czyli teraz ta trójeczka już nie jest liczbą, tylko jest napisem. A jak możemy to sprawdzić? Spróbujmy do napisu dodać jedynkę. Mamy błąd. Coś tam, string and end object. Czyli nie można współpracować między wyrazem i liczbą. To jest bardzo zapamiętanie. Ogólnie to jest błąd, jak się stworzył. Nie należy się nim przejmować, należy się z nich uczyć. Tu zawsze jest napisane, w której linii, w jakim module i co, jak się stało źle. Można za często wyświetlić, jak się błąd popełniło. O, i na przykład teraz zmieńmy x równa się int od x. Teraz znowu jest cyferką, tak? Wartością liczbową. I napiszmy print. Zmienna x wynosi teraz tak plus x. Co nam mówi błąd? Można zestawić stringa i integera. O co tu chodzi? Funkcja print, dlaczego w tym momencie zmierzam? Funkcja print zawsze wyświetla tylko napisy. Dlatego i tutaj w tej komendzie, tej na x plus x plus x, robimy coś takiego, że kilka rzeczy próbujemy wyświetlić na ekranie, czyli napis zmienna x wynosi i zmienna x. Robimy to dodając plus. Jak dodamy na przykład teraz str, macie jakieś pytania, to pytajcie, nie? Dodamy str x. I zamienimy jeszcze tego x na stringa, nie zmieniając jego wartości tutaj, moglibyśmy teraz napisać x równa się string x, tak? By nas zmieniło znowu dalej, bo moglibyśmy wymienić. Ale jakbyśmy dalej chcieli policzyć coś z tym x-em, musielibyśmy go zmienić z powrotem na integera. Więc tą komendę, że ma zamienić z liczby na właśnie napis, możemy pisać już tutaj. Zmienna x wynosi 3.
Jak już mówiłem, plusik nam dodaje. Więc jak dodamy kolejny plusik i wpiszemy siemano. To się przydaje, jak będziecie pisać jakiś program i po prostu chcecie wyświetlić te dane, które przetwarzacie. Dobra. Jak pobrać dane od użytkownika? Czy na przykład chcecie wiedzieć, użytkownik ma podać swój wiek, cokolwiek. Komenda raw input. Oczywiście musimy go przypisać do jakiejś zmiennej. Czyli na przykład dobra, nie zapomniałem jak się czyści ekran. Na przykład chcemy sobie drugą zmienną Y równa się put. Zmienną Y będzie przypisane to, co użytkownik pisze. Teraz jest to tak sprytnie zrobione, że od razu w tym nawiasie możemy wpisać, o co pytamy. Podaj swój wiek. Zamykamy. I nam wyskakuje. Podaj swój wiek. Wpiszmy 20, 90. Mamy zmienną Y. Prawda, nosi 90. Ciekawe, jakiego typu jest zmienna Y. Jest streamer, czyli to musimy zrobić, żeby policzyć wiek dalej, obrazek ten wiek, zmienić go na integera. Jest jeszcze kilka typów zmiennych, na przykład jest float, floating point, czyli zmienno przecinkowe, czyli będzie to liczba z miejscem po przecinku. Zróbmy. Y równa się float.